Witamy Państwa. W dzisiejszym odcinku magazynu Polski Stół pozostaniemy przy produkcjach niszowych. Dla kogo interesująca może być dżdżownica kalifornijska? A może ślimaczy biznes jest szansą na podbój europejskiego rynku? Pokażemy także, jak rozwijać produkcję w zgodzie ze środowiskiem. Na koniec programu coś szczególnego dla wielbicieli polskich smaków. Dżdżownica kalifornijska, doskonały wytwórca biohumusu. To zwierzę może przysporzyć dodatkowych dochodów w niewielkich gospodarstwach rolnych. Jest to hodowla, która może nam służyć do zniwelowania dużej ilości odpadów, zarówno kuchennych, jak i odpadów z gospodarstw rolniczych. I jest to hodowla niewymagająca dużych nakładów finansowych. Musimy zbudować tylko i wyłącznie kompostowniki, gdzie będą te zwierzęta przebywały, a także wkład finansowy na potrzeby zbudowania stada dżdżownic, zakup dżdżownic, które będą nam się rozmnażały w naszym gospodarstwie, nie jest drogi. Wystarczy kilkaset złotych, aby zbudować takie stado podstawowe u siebie. Dżdżownice odżywiają się zjadając resztki biologiczne, trawią je. Cenny biohumus, jeden z najlepszych naturalnych nawozów, to nic innego jak odchody. To prosta hodowla. W praktyce negatywów żadnych nie ma z tego względu, iż nie stosujemy tutaj żadnych środków chemicznych. Jest to produkcja jak najbardziej ekologiczna, produkcja nieszkodliwa ani dla środowiska, ani dla samych zwierząt. Tutaj mamy praktycznie tylko i wyłącznie korzyści ze względu na to, że może nam dostarczyć dodatkowych pieniędzy. Dżdżownice mogą być nie tylko dodatkiem, ale też głównym źródłem dochodu. Warunek jest jeden. Hodowla musi być duża, by można było zarabiać zarówno na sprzedaży biohumusu, od sprzedaży robaków dla mniejszych hodowców, jak i na produkcji dżdżownic dla wędkarzy i dla hobbystów zwierząt egzotycznych. Dżdżownice, a może ślimaki? Polska jest odpowiednim miejscem dla tej niszowej produkcji. Większość z nas rozpoznaje ślimaki winniczki, które zasiedlają nasze tereny naturalne, prawdopodobnie już od czasów wczesnego średniowiecza. Mniej znane są ślimaki szare, o których dziś jeszcze Państwu opowiemy. Czy to się może opłacać i dlaczego rolnicy podejmują, z jakich powodów tego typu produkcję? Pytanie retoryczne, oczywiście podejmują z takich powodów, że jest na to zbyt. No ale właśnie, gdzie można sprzedać dziś dżdżownicę kalifornijską? Oczywiście jest to do wykorzystania przede wszystkim dżdżownicę do tworzenia humusu, czyli dobrego podkładu glebowego do różnego rodzaju działalności ogrodniczej, ale ogrodniczej tak zwanej działkowej, bo wiemy, że ogrodnictwo to już praktycznie nie korzysta z humusu, tylko inne technologie wchodzą. No i też pamiętajmy o wędkarzach. Oni mogą być także rynkiem zbytu przecież. Inna sprawa chyba trochę ze ślimakami, bo one w dobrych restauracjach przebijają się w Polsce. I zauważyłem, bo pytałem w jednej z restauracji warszawskich, że tam nie sprzedają polskich, tylko sprowadzane, co może być troszeczkę droższe. To trochę dziwne, bo Polska jest bardzo dużym eksporterem. Nawet mamy przecież fermowe produkcje, nawet w Wielkopolsce, gdzie przecież kilkaset ton wyjeżdża do Francji. Duża fermowa produkcja w jednej z rolniczych spółdzień produkcyjnych. W kraju jest też sporo licznych, nawet bym powiedział, ferm, może nie takiej skali. I wszystko jest praktycznie prawie eksportowane. Oczywiście rynek miejscowy, tam gdzie jest zapotrzebowanie przez restauratorów, też z tego korzysta. Skoro nie ma dużego zapotrzebowania, to pewnie nie ma dobrej dystrybucji. I pewnie stąd kłopot z krajowymi winniczkami. Tak, jak z tymi różnymi mlekiem, mięsem i tak dalej, jak nie ma funduszu promocji i nie ma środków na promocję, dzisiaj wszystko jak w mediach nie istnieje, to mało kto wie. Czy Francuzi zadowoleni są z polskich ślimaków? No jak najbardziej. U nas jeszcze jest stosunkowo tania siła robocza i tutaj przy ślimakach to jednak jest praca ręczna. Kupują, wezmą każdą ilość. Czy pan zainteresowałby się taką produkcją?
No jest to na pewno produkcja bardzo specjalistyczna. Niekoniecznie musi to być związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego, a szczególnie już z posiadaniem większego areału. I powiem tak, jeżeli okaże się, że jest to jakaś intratna produkcja, to na pewno znajdzie się sporo naśladowców i ta produkcja będzie rozwijana w tempie bardzo dużym, bo no, ekonomia powoduje to, że się bierze to, co się opłaca. No, oczywiście tu najważniejszy jest kontrakt. Miejmy nadzieję, że kryzys w Europie nie spowoduje, że te istniejące kontrakty, no i te potencjalne nowe, nie zaczną chudnąć. No i produkcja winniczka w Polsce będzie się rozwijała tak, jak to ma miejsce w tej chwili. Takich hodowli jest coraz więcej. Nasz klimat pozwala na rozwój hodowli ślimaków. W XX wieku sprowadzono do nas ślimaki szare, które z powodzeniem uzupełniają tradycyjny polski eksport ślimaków winniczków. W przypadku ślimaków szarych, czyli Helix aspersa, które są w tej chwili największy udział w tej chwili na rynku, mamy warunki dobre do utrzymywania ich przez około 6-7 miesięcy w roku na stanowiskach zewnętrznych. Odchów młodych musi się odbywać jednak w ogrzewanych tunelach. Ślimaki tego gatunku wymagają zimowania w niższej temperaturze, kilka miesięcy w roku. Sezon trwa mniej więcej od końca lutego do października. Aby była to produkcja naprawdę rentowna, musimy uzyskać około 5-10 ton ślimaków rocznie, więc przeznaczyć pod wybiegi zewnętrzne, a także pod szklarnie pomieszczenia do odchowu młodych, około pół hektara do kilku hektarów i wtedy to zaczyna już się nam opłacać. Powyżej kilkunastu hektarów może być to nasze źródło dochodu główne. Hurtownicy z Francji i ze Stanów Zjednoczonych skupują każdą ilość naszych ślimaków. Dlatego gospodarstwa takie jak to szybko się rozwijają. Wystarczy 10 ton utuczonych bezkręgowców i można zarobić 200 tysięcy złotych. A ślimaki nie mają wygórowanych wymagań żywieniowych. Sprawdzają się tu zielonka i odpowiednie pasze przemysłowe. W tym zakładzie, co prawda, pasz, które można wykorzystać do hodowli ślimaków, się nie robi, ale żywienie innych zwierząt, indyków, kurcząt, bydła czy trzody chlewnej, to wyzwanie, z którym ta wytwórnia pasz doskonale sobie radzi. Kluczem do sukcesu jest zachowanie wysokich standardów jakości. Wszystko zaczyna się od sprawdzenia parametrów materiału dostarczanego przez rolników. Próbki trafiają do centralnego laboratorium. Tu zajmujemy się analizą prób dostarczonych z innych placówek, które są na terenie całej Polski i badamy w nich poszczególne składniki, czyli białko, tłuszcz, włókno i skrobie, które później wyniki przedstawiamy dla technologów, a oni już z tych wyników robią receptury pasz lub kiszonek dla poszczególnych hodowców. My tak naprawdę robimy tą podstawową rzecz, jaka jest badanie chemiczne. W ten sposób współczesna nauka i wiedza technologów z firm paszowych, wykorzystując to, co z pól zebrali jedni rolnicy, pomaga innym osiągnąć sukces podczas chowu i hodowli zwierząt. Odpowiednie receptury pasz opracowywane przez specjalistów w zakresie żywienia to dla właścicieli ferm podstawa sukcesu. Zakłady produkcyjne muszą dziś sprostać nie tylko wyzwaniom coraz bardziej wymagającego rynku, ale także wielu wymogom związanym z ochroną środowiska naturalnego. Projektanci nowej fabryki montującej maszyny rolnicze w Saverne we Francji musieli sobie poradzić z kilkoma wyzwaniami. W miejscu, gdzie usytuowana jest aktualnie fabryka, wcześniej rósł las, ponad 20 hektarów, które trzeba było wyciąć, żeby ją wybudować. Dlatego, by zrekompensować środowisku naturalnemu stratę, firma posadziła w innym miejscu ponad 20 hektarów drzew. To był jednak dopiero początek. Podczas budowy fabryki, mogę podać jako ciekawostkę, stwierdzono, że na tym terenie występuje bardzo rzadki gatunek żab. W związku z czym wybudowano specjalny zbiornik wodny, gdzie te żaby mogą w spokoju bytować i się rozwijać. Zwierzęta żyją bezpiecznie, a obok trwa praca nad montażem agregatów uprawowo-siewnych, kosiarek czy przetrząsaczy. Nawet bardzo ciemny kolor fasady tego zakładu został dobrany tak, by nie straszyć populacji nietoperzy, która zamieszkuje pobliskie lasy. Tu przemysł rzeczywiście jest blisko natury.
tradycyjnie już w naszym programie czas na przepis kulinarny. Dzisiaj będziemy gotowali zupę parzy brodę, do tego potrzebujemy kapustę włoską, por, marchew, seler, pietruszka, ziemniaki, żeberka wieprzowe, liść laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz. Bazą będą żeberka, które możemy zamiast gotowania pełnego na żeberkach możemy zastosować bulion wołowy lub drobiowy, kto co woli. My akurat stosujemy żeberka wieprzowe. Będziemy kroili wszystkie warzywa w kostkę. Zagotujemy to wszystko, na samym końcu dodajemy poszatkowaną kapustę i pod koniec gotowania wkrawamy pomidora. Możemy podać z pieczywem, bardzo dobrze do tego się komponuje właśnie pieczywo białe, czy bagietka, czy po prostu skibka chleba. Witam Państwa. Dziś tematem są ślimaki. Czy hodowla ślimaków jest opodatkowana? Sama hodowla ślimaków nie jest działalnością, która została wymieniona w ustawie o podatku od towarów i usług, ani jako taka działalność, która byłaby porównywalna z działalnością gospodarczą, ani nie jest też traktowana jako działy specjalne produkcji rolnej. W związku z czym opodatkowaniu PIT hodowla bądź chów ślimaków oczywiście nie podlega. Ona jest w ogóle jakoś zakwalifikowana? Należy to traktować jako działalność rolniczą, a ta z mocy ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. A zbieranie ślimaków, nie hodowla, tylko zbiór na przykład winniczka? W przypadku, kiedy mamy do czynienia ze zbieraniem ślimaka dziko żyjącego, tam sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ osoby, które dokonują takiego zbioru, one oczywiście nie są producentami tego ślimaka, nie są rolnikami. Czyli nie są rolnikami. No chyba, że są. Ale to nawet jeśli byłyby rolnikami, to z tytułu tego zbierania ślimaka dziko żyjącego, one oczywiście nie będą podlegały tutaj temu zwolnieniu, które dotyczy rolników. W tym przypadku musielibyśmy zawsze się zastanowić, w jakim trybie następuje to zbieranie i czy dochody, które uzyskują te osoby, nie pochodzą na przykład z umowy o dzieło, tak, albo ewentualnie jakieś umowy zlecenie, bo w takim przypadku mielibyśmy do czynienia już z tymi przepisami, które właśnie te dwa rodzaje umów regulują, tak? No i w przypadku umowy zlecenia oczywiście mamy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tak samo to wygląda w przypadku umowy o dzieło. Umowy o dzieło. Tam oczywiście troszeczkę inna jest zasada ustalania kosztów, inaczej podchodzimy do składek na ubezpieczenie społeczne, ale ogólna zasada jest taka, że w takim przypadku podlega to opodatkowaniu PIT. Dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.